Witam Państwa na kanale Krainy Latających Wiórów. Mam na imię Mateusz i chętnie podzielę się z Państwem moją wiedzą oraz umiejętnościami. Na kanale będę poruszał takie tematy jak konwencjonalna obróbka skrawaniem, manualna obróbka skrawaniem oraz wszelkiego rodzaju pomiary. Moim zdaniem tak dokładnie możemy wykonać część, jak dokładnie potem ją możemy zmierzyć. Dlatego umiejętność pomiarów moim zdaniem jest kluczowa w obróbce skrawaniem, po prostu. A więc w pierwszej kolejności będę chciał Państwu przekazać moją wiedzę na temat przyrządów pomiarowych. Jak ich używać, jak o nie dbać, jak je sprawdzać. Czy ich odchyłka pomiaru jest w normie. Więc zaczniemy od takich przyrządów pomiarowych jak suwmiarka, mikromierz, mikromierz do gwintów, płytki wzorcowe, średnicówka, płytki wzorcowe kątowe, ciekawy przyrząd pomiarowy, mikromierz z tasametrem czy z trasametrem oraz dużo więcej metod pomiarowych i związanych z nimi informacji. A teraz zapraszam Państwa na krótką prezentację mojej krainy latających wiórów. Niestety przez ostatnie kilka miesięcy można by było ją nazwać zapomniana kraina latających wiórów. Materiał. Oto tak wygląda moja kraina. Frezarka chińska. Tokarka też i owszem chińska. Z lekką modyfikacją. To będzie wypełniane betonem. No a prawdopodobnie zwiększy masę tokarki o dwukrotnie, do 800 kg. Sama tokarka waży 400 kg. Tam jest pełno szrotu, z którego będę co nieco robił. A tu nieużywany kibelek. Jak widać, czeka mnie jeszcze sporo pracy, aby ta kraina stała się mlekiem i miodem płynąca. Obróbka skrawaniem jest moim hobby, moją pasją życiową. Związałem z tą dziedziną przemysłu moje życie zawodowe, tak jak i moje życie prywatne. Wszystkich chętnych wiedzy, głodnych wiedzy zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Bardzo chętnie podzielę się wiedzą. Moją zdobytą. Mam nadzieję, że dzięki temu sam będę mógł rozwinąć moje umiejętności i poszerzyć moją wiedzę. Do widzenia.